Dzisiaj 102. rocznica odzyskania niepodległości, święta, w którym Polska zrzuciła z siebie narzucony przez trzech zaborców niewolę, Rosja carska, Austria i Prusy. W Rosji carskiej kilka dni wcześniej obchodzono inną rocznicę, mianowicie to jest Dzień Zjednoczenia Narodowego, który wiąże się z tym, że mieszkańcy Moskwy odbili Kreml z rąk polskiej załogi. Przez 2 lata polscy żołnierze mieszkali na Kremlu. Trudno powiedzieć, że okupowali, bo to był projekt połączenia obu państw i sojuszu. Sojuszu handlowego, sojuszu polityki zagranicznej, również sojuszu ludzi. No, wtedy nie wyszło. Architektem tej wielkiej polityki był Stefan Żółkiewski, zwycięzca spod Kłuszyna 1610. I właśnie o tej postaci dzisiaj parę słów zamienimy z Magdaleną Gutowską, szefem programu Popularyzacja Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, Polonika, i będziemy mówić o wystawie Hetman. Dzień dobry pani. Witamy serdecznie w programie. Dzień dobry. Wystawa Hetman no, nie jest dostępna tak sobie, nie można jej pójść zobaczyć, bo mamy przecież koronawirusa. To prawda, niestety nie jest, ale są inne możliwości. To znaczy wystawa, która miała być wystawą, która jest wystawą mobilną i była możliwość, mam nadzieję, niedługo również będzie zobaczenie jej na krakowskim przedmieściu w Warszawie, ma również dwie inne odsłony. Pierwsza to jest wystawa w platformie Google Art, która jest do zobaczenia w internecie przez każdego w każdym momencie. A druga to jest film, który powstał o Stanisławie Żółkiewskim, zrealizowany przez Instytut Polonika. To teraz w takim razie zobaczmy fragment tego filmu. Zapraszam. Koniecznie, koniecznie. Narodziłeś się, by iść drogą trudną, drogą długą, drogą wyboistą. Narodziłeś się po to, by przodków twych i potomków z twego rodu wynieść ponad swój czas. Będziesz dla przyszłych wieków symbolem prawości i męstwa, odwagi i dumy, miłości i wiary. Dokonasz wielkich czynów. Śmierć spotkasz w walce. Pamiętajmy o tej postaci, przypominajmy o niej. Film Hetman mówi o kim? O kim dla pani jest Stanisław Żółkiewski? No jest przede wszystkim niezwykłą postacią, mało znaną, o której opowiedzenie wbrew pozorom wcale nie jest proste, dlatego że bardzo wiele osób kojarzy Żółkiewskiego, jest to związane z kilkoma wydarzeniami, ale bardzo niewiele osób kojarzy, że był architektem, w końcu zaprojektował Żółkiew. Był pisarzem, pamiętnikarzem. Wiąże się z nim bardzo wiele poloników, czyli pamiątek, które znajdują się poza granicami Polski. I dla nas Hetman Żółkiewski był, mówiąc nieładnie, trochę wyzwaniem. To znaczy, jak o nim opowiedzieć, żeby zainteresować odbiorcę i żeby jak najwięcej osób mogło się o nim dowiedzieć. Żółkiew, czyli miasto, w którym mniej więcej, między innymi na zamku w Żółkwi urodził się przecież Jan tak. III Sobieski, który jest rodzinnie związany z naszym bohaterem. Tak, to prawda. I żeby dowiedzieć się więcej, trzeba zobaczyć nasz film, który dzisiaj o 12 będzie miał swoją premierę i tam ta informacja też się w pewnym momencie pojawia. Żółkiew mocno ucierpiała pod władzą komunistów sowieckich. Teraz we współpracy z władzami Ukrainy odbudowujemy te zabytki naszej, no w sumie wspólnej historii. To prawda, Instytut Polonika włączył się w odnowę, w konserwację poloników znajdujących się w Żółkwi i prace tam trwają.
I to też jest rzecz, którą można zobaczyć i w naszym filmie, i na naszych wystawach obu. Czyli i tej w portalu Google, i tej, która będzie pokazywana mobilnie, jak tylko będzie to możliwe. Bo my w ogóle przez rozbiory, to nasza historia jakby jest taka skrócona. Nie ma tej ogromnej historii Rzeczpospolitej, nie ma... Nie wiemy bardzo niewiele o prawodawcach, wiemy bardzo niewiele o prądach intelektualnych, wiemy bardzo niewiele o ówczesnych modach, również gospodarczych. Natomiast widzimy no, tych bohaterów XIX wieku, odzyskania niepodległości. Tymczasem tak sobie myślę, że może w czasach, kiedy Polska się buduje, powinniśmy bardziej patrzeć na tą historię troszkę dalszą sprzed rozbiorów, bo teza komunistów była taka, że wszystko, co Polska zrobiła, prowadziło do rozbiorów. Co pani zdaniem jest prawdziwe, czy nie? Ja myślę, że historia w ogóle jest ważna i dla każdego z nas jest ważna i każdy powinien znać historię. I móc, żeby móc o czymś mówić, trzeba najpierw to poznać. Czyli jak nie znamy historii, to... Bardzo ryzykowna teza w dzisiejszych czasach, wie pani. Słucham często polityków i chyba nie stosują się. Nie umiem odpowiedzieć za polityków, natomiast uważam, że należy pamiętać o jak największych, znaczy jak najwięcej rzeczy poznać. I między innymi dlatego my realizujemy takie, a nie inne projekty, czyli powstał film o takiej, a nie innej osobie, czyli żeby przybliżyć tą historię też trochę dalszą. Bardzo jestem ciekawa opinii o tym filmie, bo to, co widzieliśmy teraz na początku, było rzeczywiście trailerem, zapowiedzią. Jak ten film powstał? Bo powstała sama koncepcja, nie? To oni w XVII wieku nawet mówiono innym językiem. Ta polszczyzna pełna makaronizmów dla nas dzisiaj jest nieczytelna. No, Hetman rodzi się w 1547 roku, czyli rzeczywiście dość dawno. Umiera w nocy 7 października 1620, więc musieliśmy zrobić skok w przeszłość spory, ale ten film powstał dlatego, że pracowało przy nim bardzo wiele osób. Kilkanaście osób było zaangażowanych. Zależało nam na tym, żeby odtworzyć wszystko jak najbardziej dokładnie, w związku z czym współpracowaliśmy nie tylko z plastykami, z animatorami, ale też z historykami, specjalizującymi się w konkretnych dziedzinach, żeby mógł powstać to jedno, to napisanie scenariusza, dwa, napisanie go w taki sposób, żeby był interesujący, trzy, wymyślenie takiego klucza, który będzie opowiadał o Hetmanie w sposób nieoczywisty, a jednak zrozumiały. No i najważniejsze to wybranie wzorów. Dla nas wzorami były poloniki, były dzieła sztuki, które są związane z polskim dziedzictwem i oczywiście nie cała, ale lista tych poloników, które jak nazwaliśmy wystąpiły w tej produkcji, znajduje się również wymieniona w tym krótkim filmie, bo też pytanie, dlaczego ten film nie jest bardzo długi. Dlatego, że doszliśmy do wniosku, że tych kilkanaście minut to jest taka pigułka, w której możemy przedstawić rzeczy najciekawsze i zachęcić osoby do tego, żeby sięgnęły dalej, co mam nadzieję się wydarzy. Również na to liczę. Muszę zapytać, czy są już wersje anglojęzyczne, rosyjskojęzyczne tegoż filmu? Wszystko będzie. Wszystko będzie? Jest, no, dzisiaj mamy premierę wersji polskiej, w związku z czym na tym skupiamy się, a reszta trwa. Jasne. Gdzie można tą premierę zobaczyć? Będzie możliwa do zobaczenia na wszystkich możliwych kanałach Instytutu Polonika, czyli Facebook, YouTube, tam gdzie jesteśmy online. Znajdujemy w sieci Instytut Polonika i o 12 oglądamy. Tak jest. www.instytutpolonika.pl i Facebook. Po 12 też będzie dostępny, nie tylko premiera. Tak, tak. Super, proszę państwa. Trzeba to koniecznie dzisiaj zobaczyć, bo Stanisław Żółkiewski wielkim człowiekiem był. O czym poinformowała nas Magdalena Gutowska, szef programu Popularyzacja Instytutu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Dziękujemy bardzo i życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Niepodległości. A dziękuję bardzo.
Kłaniamy się. Kolejna naszym rozmówcą będzie Kamil Goral, ekonomista. Złotówka idzie do góry, proszę Państwa.